Tak jak lubię, Zenit to jest siatkówka oparta na sile. Nawet dzisiaj z jednym z trenerów rozmawiałem, to powiedział mi, że bazują właśnie na tym, żeby bić wysoko i mocno, tak jak zresztą znamy takie nazwiska jak chociażby Michajłow, Bednosz, Czyngapet. To są naprawdę firmy światowe, jeżeli chodzi o siatkówkę. Nie wspominając o środkowych, którzy są podstawą reprezentacji Rosji. Także naprawdę będzie to drużyna ciężka, natomiast wiemy też dobrze, że nie samą siłą siatkówka stoi i ważne jest też ten aspekt techniczny, spryt, zmienność i wszystko to, czym my się do tej pory bronimy i co jest naszą wizytówką. Wiadomo, że Liga Rosyjska charakteryzuje się innym stylem gry, tam wszystko jest siłowe, więc myślę, że ten pierwszy kontakt z nami może być dla nich bardzo trudny i myślę, że to będzie po prostu kluczowe spotkanie, żeby jeżeli tam wygramy, mamy szansę na finał. Wydaje mi się, że to będą bardzo emocjonujące spotkania, bardzo nerwowe mogą być. Oczywiście w ciemno bralibyśmy zwycięstwo w Rosji, natomiast też jesteśmy świadomi tego, że każdy wynik jesteśmy w stanie obronić i u siebie w hali zagrać najlepiej, jak tylko potrafimy, ale wierzę też, że sprawimy niespodziankę, gdyż na pewno nie jesteśmy w roli faworyta tutaj w tym pierwszym spotkaniu. Jak pokazuje choćby sama Liga Rosyjska, oni nie są liderem w tej chwili rozgrywek, także mają gdzieś swoje wahania. Wiadomo, że ten sezon, który jest teraz, był też mocno, jest dalej mocno skomplikowany przez sytuację tą covidową, więc wiele różnych czynników wpływa na daną dyspozycję zespołu w danym momencie. Myślę, że są jak najbardziej do grania, aczkolwiek to oni są tu faworytem i nie ma co ukrywać. Będzie bardzo ciężko. Na pewno będzie to niezła odmiana. Pamiętamy dokładnie, jak było w zeszłym roku, że przyjechaliśmy z Kemerowa, gdzie hala była wypełniona do ostatniego miejsca i przyszło nam grać na naszej hali, która była pusta i było to strasznie dziwne uczucie. Natomiast wydaje mi się, że w drugą stronę będzie to też nas troszeczkę motywowało i jakby nakręcało. Poza tym mamy niezawodnego Pawła Branta, który z ławki wyczynia cuda i potrafi przykrzyczeć niejedną osobę, która gdzieś tam siedzi na trybunach. Także ja mu też będę pomagał, gdyż na Lidze Mistrzów siedzę obok niego. Także mam nadzieję, że we dwójkę damy radę i nie będzie to aż tak odczuwalne. Natomiast cały czas liczymy i mamy nadzieję, że kibice w końcu się pokażą u nas.